I to oczywiście ten respekt ogromnie obniżało i to prowadziło zarówno do ogromnego zwiększenia niebezpieczeństwa ataku, wręcz można nawet powiedzieć, że zachęcało do ataku, a z drugiej strony z całą pewnością wpływało także na poziom gotowości służb, zarówno tych polskich, jak i tych z innych krajów. No i mamy jeszcze, proszę Państwa, element techniczny. Stan techniczny, w tym wypadku chodzi o lotnictwo, a więc lotnictwa służącego między innymi prezydentowi, bo przypominam, że to była sfera pod całkowitą kontrolą rządu, był w najwyższym stopniu zły. Był, można powiedzieć, tragiczny. I rząd o tym doskonale wiedział. I rząd wiedział, że może to zmienić, bo miał w tej sprawie, mimo że to związane z wielkimi wydatkami, poparcie ze strony mediów i był pewien, że będzie miał poparcie także ze strony opozycji, która zresztą, kiedy była przy władzy, podjęła bardzo długotrwałe w Polsce, tak to dziś u nas wygląda, działania zmierzające do tego, żeby tą sytuację zmienić. Mimo to w najmniejszym nawet stopniu jej nie zmieni. I mamy, proszę Państwa, kolejny szczególny rys smoleńskiej wyprawy, tego wszystkiego, co łączy się z wylotem do Smoleńska i co łączy się z tragedią. To jest sprawa wprowadzenia do gry przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej obcego państwa, w tym wypadku Rosji. Ta gra. Toczyła się przez miesiące i to była gra, w ramach której polski rząd, używając stądinąd tego właśnie nieuznającego respektu języka, prowadził różnego rodzaju działania przeciw własnemu prezydentowi. Przeciwko temu, by prezydent uczestniczył w uroczystościach w 70. rocznicę ludobójstwa popełnionego na Polakach. A więc, żeby nie wykonał swoich zupełnie oczywistych obowiązków. Skutki tej gry były wielorakie. Po pierwsze, doprowadziło to do rozdzielenia wizyt. Mieliśmy oddzielną wizytę 7 kwietnia i oddzielną 10 kwietnia. Otóż można spokojnie powiedzieć, że już tylko ten sam fakt, a było wiele innych, gdyby go zmienić, zapobiegłby katastrofie. Gdyby 10 kwietnia do Smoleńska leciało prawdopodobnie 5, a być może nawet 6 samolotów delegacji prezydencko-rządowej, to wyjąwszy hipotezę, której w tej chwili nie rozważamy, a więc hipotezę zamachu, okoliczności tego lotu musiały być na tyle inne, że biorąc pod uwagę wspomnianą przeze mnie już ogromną rzadkość wypadków lotniczych, nie mógłby się powtórzyć splot okoliczności, który do wypadku doprowadził. Czyli katastrofy by nie było. Tylko z tego jednego dnia. Ale tych względów było, proszę Państwa, dużo więcej. Prowadzono zamieszanie, zrezygnowano z tak zwanych liderów, czyli rosyjskich pilotów, którzy mieli pomagać w pilotowaniu i lądowaniu na tym trudnym lotnisku. Zmieniono załogę, bo inna załoga byłaby, gdyby ta wyprawa była jedna. Było szereg innych zaniedbań. Kancelaria prezydenta nie była o wielu sprawach, które wskazywałyby na wyraźnie złą wolę Rosjan, informowana.
a jednej z nich została poinformowana 12 kwietnia, więc dwa dni po katastrofie. To też Państwo odnajdą w tym memoriale. Mamy tutaj więc sytuację zupełnie niepodlegającą dyskusji. Gdyby nie te działania, nie mielibyśmy tej katastrofy. Ale jest, proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie, jeszcze jeden zespół zdarzeń, który trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Mianowicie to wszystko, co nastąpiło po katastrofie. Można powiedzieć, że jest właściwym pytanie o to, czy wydarzenia po katastrofie weryfikowały to wszystko, co działo się przed katastrofą. Czy ta diagnoza, która została tutaj postawiona w odniesieniu do wydarzeń przed katastrofą, została zweryfikowana przez wydarzenia po katastrofie. Otóż, Szanowni Państwo, można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że została zweryfikowana. Poza niechętnie zresztą czynionymi gestami, które wobec postawy społeczeństwa rząd musiał uczynić, mieliśmy do czynienia. Po pierwsze, z całą falą, po dziś dzień zresztą trwającą, pomówień zmierzających do tego, żeby całkowicie wprowadzić w błąd w opinię publiczną i obciążyć odpowiedzialnością za katastrofę, czy to samego prezydenta, to szczególnie na początku, czy też kancelarię prezydenta, która na przebieg spraw technicznych związanych z lotem nie miała najmniejszego nawet wpływu. I powtarzam, do tego ciągle się wraca, chociaż poszczególne fakty, które próbowano podnosić, zostały już zweryfikowane. Już nie można się do nich odwoływać, bo przecież posuwano się do tego nawet, że stwierdzono, że prezydent był pijany i że to z tego powodu doszło do katastrofy. To po pierwsze. Po drugie, podnoszona już tutaj całkowita abdykacja, jeżeli chodzi o udział w śledztwie, bo tylko tak to można określić. Całkowita abdykacja. I wreszcie, proszę Państwa, po trzecie, walka z tym wszystkim, co zmierza do tego, by pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy, bo powtarzam, tych bardzo różnych, często skłóconych nawet ze sobą ludzi, połączył jednak jeden cel, chęć wzięcia udziału w tej wspólnej uroczystości, można powiedzieć wspólnej manifestacji. Wspólnej manifestacji przywiązania do polskiej tradycji, polskiego patriotyzmu. Otóż niechęć do tego uczczenia, która przybiera często niebywałe wręcz, niebywale drastyczne formy, to kolejny dowód na to, że wojna z prezydentem trwa, nawet gdy on już nie żyje. Kiedyś walczono z nim. Jako żywym człowiekiem, który pełni najwyższy urząd w państwie, dzisiaj walczy się z nim jako z symbolem. Powtarzam, ta walka trwa. I teraz, proszę Państwa, pozostało mi jeszcze przyłożyć do tego wszystkiego, o czym w ogromnym skrócie mówiłem, a co Państwo mogą w dużo bardziej rozbudowanej formie przeczytać w memoriale, model przeciętnego państwa demokratycznego. Mówię o przeciętnym, bo poziom odpowiedzialności moralnej i politycznej, egzekwowanej odpowiedzialności moralnej i politycznej w różnych krajach jest różny. Dużo wyższy jest w Stanach Zjednoczonych niż w krajach europejskich. A i w krajach europejskich bywa pod tym względem różnie. Są państwa, gdzie minister podaje się do dymisji wtedy, gdy jakiś urzędnik, o którego istnieniu nawet nie wiedział, popełni jakiś drastyczny błąd o poważnych następstwach. Bywają także i przykłady państw, gdzie ten poziom egzekwowania odpowiedzialności jest znacznie niższy. Ale tu, proszę Państwa, chodzi o największą tragedię po 1945 roku. To jest uchwała Sejmu i Senatu.
Tu chodzi o odpowiedzialność za taką tragedię. I jeśli mamy być państwem demokratycznym, państwem prawa, państwem elementarnej sprawiedliwości, to w Polsce ta odpowiedzialność, odpowiedzialność moralna i polityczna, której efektem musi być pozbawianie stanowisk, a w tym wypadku także pełne zejście z politycznej sceny, musi być wyegzekwowane. Niezależnie od wyników badań, o których tutaj mówimy, tacy ludzie jak Donald Tusk, jak Bronisław Komorowski, jak Radosław Sikorski, jak Klich, przepraszam, bo imienia w tej chwili zapomniałem, Bogdan Klich, jak Tadeusz Arabski, muszą zejść z polskiej sceny politycznej. Szanowni Państwo, ja wiem, że teraz nie zejdą. Ja wiem, że odpowiedzią na moje wystąpienie będzie atak, będzie furia, będzie uderzenie potężnego frontu medialnego, który wspiera tych panów niezależnie od tego, co by nie zrobili. Ale trzeba to powiedzieć w imię przyszłości. W imię przyszłości Polski, jako państwa demokratycznego. Trzeba to powiedzieć w imię sprawiedliwości. Trzeba to powiedzieć w imię uczciwości, w imię honoru Polaków i Polski. Ale trzeba to powiedzieć także w imię tego i dlatego, by nadszedł dzień prawdy, o którym tu wszyscy mówiliśmy. Ja, choć jestem na pewno dużo starszy niż pani Merta, wierzę, że nie będzie trzeba całego życia mojego, na pewno dużo krótszego niż w wypadku pani, jeżeli chodzi o te lata, które mamy przed sobą, by ta prawda wyszła na jaw. Ze wszystkimi. Thank you.